Mariusz Szczygieł, Zrób sobie raj. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010. Czyta autor. Gajdze, Krystynie Stolarskiej, 1954-2010. Zamiast wstępu. Marzyła mi się książka o moim ulubionym kraju bez napinania się, żeby nie musiała odzwierciedlać, obiektywizować, syntetyzować. Jestem niechlujnym czechofilem. Ta książka nie jest kompetentnym przewodnikiem ani po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie rości sobie pretensji do niczego. Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich 10 lat, od kiedy pierwszy raz przyjechałem do tego kraju. Jest notatką z lektur i ze spotkań z ludźmi, których chciałem tam spotkać. Niektóre teksty ukazały się pierwotnie w gazecie wyborczej, ale do książki zostały przeze mnie przepracowane i rozszerzone o nowy materiał. Mówiąc w skrócie, jest to książka o sympatii przedstawiciela jednego kraju do innego kraju. Może jest jeszcze o czymś, ale to już zostawiam Państwu. Coming Out. Przez całe lata, kiedy przychodziłem na jakieś przyjęcie, wiedziałem, że jeśli się ujawnią, to nie od razu. Mogłem rozglądać się godzinami i mój radar nie był w stanie ich wyczuć. Mogłem czekać i nic. Przy mnie nigdy nie przekazywali sobie żadnych znaków. Jednak od kiedy publicznie się wyautowałem, wielu już przy uściśnięciu mi ręki deklaruje, że też są. Teraz już na wejściu obstępuje mnie grupka i ja też, ja też i ja też. Niezliczę ile maili dostałem przez ostatnie lata z wyznaniami w stylu Cieszę się, że mogę do ciebie przynajmniej pisać, Karol. Kiedy już się ujawnimy, z przyjemnością obserwuję, jak poprawia nam się od razu humor i rozluźniają mięśnie twarzy. Nawet wśród obcego i nieznanego otoczenia, pożądamy się. Kiedy przez kilka minut przeżywamy odrobinę wspólnej przyjemności, od razu widać, czym dla nas, czechofilów, są Czechy. Są jak deser, jak bita śmietana, jak polewa czekoladowa, której nie sposób się oprzeć. Są jak kobieta dla drag queen. Są tą częścią naszej osobowości, której nie mamy. Tęsknimy do niej, szukamy, ale w Polsce z wielu powodów nie możemy znaleźć. Każdy z nas ma zaraz w głowie jakiś czeski dowcip, scenę z filmu lub zachowanie, które przytacza na dowód tego, jak Czesi się od nas różnią. Mój kolega... Piotr Lipiński, reporter, pieści wspomnienie z gospody, na skalce, lub ulic na Weseli i 5 kwietnia w Pradze, gdzie zobaczył mężczyznę, który siedział przy piwie ze swoim psem. On na krześle, pies na podłodze, brodaty pan nabierał wskazującym palcem piany z kufla i delikatnie karmił nią szczęśliwego psa. Mój znajomy, Józef Lorski, informatyk, pieści wspomnienie takiej scenki z Moraw. Piekarnia, w której sprzedaje się pieczywo, słodkości, kanapki, a nawet placki kartoflane. Jedyna w tym sklepie sprzedawczyni, młoda dziewczyna, rozmawia głośno przez komórkę. Śmieje się, opowiada jakąś historię z poprzedniego dnia, tymczasem tworzy się coraz większa kolejka. Trwa to pięć minut, dziesięć. Patrzę i czekam, aż się ktoś wkurzy. Ludzie cierpliwie stoją, a nawet się uśmiechają. Wreszcie sprzedawczyni kończy rozmowę i tłumaczy, że to była ważna sprawa. Na to klient z uśmiechem, musiała pani wygadać ze 200 kolon? I nikt nie miał pretensji. Moja znajoma z forum Czechy na gazeta.pl, Mirka Hanczakowska, pieści wspomnienie ze łomuńca. Była w dość zaawansowanej ciąży i szła sobie wieczorem na spacer. Zobaczyła, że na końcu pasażu bije się grupa młodzieży. W Polsce, jak mówi, zawróciłaby, ale w Czechach? Nie przyszło jej to do głowy i bezrefleksyjnie szła wprost na walczących, a oni, widząc ją, przestali się bić, zrobili jej przejście, po czym zaczęli się tłuc dalej. I ja pieszczę wspomnienie z nadpisuaru na stacji metra prac Republiki w Pradze. Gdy podniosłem wzrok na ścianę, na wyblakłej niebieskiej naklejce przyklejonej tu jeszcze w ubiegłym wieku widniał napis Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu. Czy gdzieś w świecie istnieje jakaś grupa cudzoziemców, która przechowuje podobne imponderabilia z Polski? Żeby jednak nie ulec łatwej u mnie skłonności do mitologizowania i idealizacji, użyję teraz poglądu o Skala Wilda: że najbardziej nie lubimy ludzi, którzy mają takie same wady jak my, a więc dlatego uwielbiamy Czechów, bo to naród, który ma zupełnie inne wady. Zapaliło się łóżko. Szanowny panie Egonie Bondy, wielu Czechów jest przekonanych, że wymyślił pana hrabal. Ci, którzy wiedzą, że nie został pan wymyślony, uważają jednak, że pan nie żyje. W związku z tym bardzo proszę o spotkanie. M. Szczygieł. Szanowny panie kolego, uprzejmie zapewniam, że żyję. Niemniej z powodów zdrowotnych, co panu wyjaśnię osobiście, żyje dopiero od godziny czternastej. Proszę nie przyjeżdżać wcześniej, raczej dokładnie o czternastej lub troszkę później, wtedy będziemy mieć nieograniczony czas. Pański bondy. Hrabal wymyślił go tak. Egon zawsze kiedy stał w słońcu wyglądał jak faun, który wynurzył się z cysterny z piwem jasne włosy zawsze opadały mu wzdłuż uszu, a broda w blasku słońca wyglądała jak zalana jasnym leżakiem. Władimir, Bondy i ja tak bardzo lubiliśmy piwo, że gdy przynoszono nam do stołu po pierwszym kuflu, wprawialiśmy w popłoch całą gospodę. Nabieraliśmy pianę w dłonie i nacieraliśmy sobie nią twarze, wcierając pianę we włosy jak Żydzi, którzy smarują pejsy wodą z cukrem, a że przy drugim piwie powtarzaliśmy ten zabieg z pianą, świeciliśmy się i pachnieliśmy piwem na kilometr. Egonem Bondym został tak. Urodził się w 1930 roku i najpierw nazywał się Zbyniek Fischer. To nazwisko rodu czeskich młynarzy. Najwyżej zaszedł ojciec Zbyńka, ponieważ został oficerem. Zamieszkali w Pradze. Matka niestety nie pozwalała Zbyńkowi na żaden kontakt z innymi dziećmi. Prowadziła go do kawiarni, a raz w tygodniu do opery, gdzie do wojny mieli własną lożę. Nie znosił matki, nerwowej i niezrównoważonej, raz odpychającej go, raz rzucającej się na niego z małpią miłością. Mówił, że kiedy umarła, gdy miał 13 lat, poczuł ulgę. Gdy poszedł do pierwszej klasy, doznał szoku, że na świecie żyje tyle dzieci. Jako siedmiolatek bez pamięci zakochał się w koledze z ławki. Tak mówił o tym, kiedy miał lat 71. W chłopcu z wilgotnej sutereny, synu bezrobotnych rodziców zapraszał go do domu. Bo mój ojciec nie miał żadnych klasowych uprzedzeń. Dla ojca chłopca generał znalazł nawet pracę. Jak narodził się w bondym marksista? Sam tego dokładnie nie wyjaśniał, ale może klucza trzeba szukać właśnie w postawie jego ojca. Marksizm Egon Bondy pokochał na zawsze. Marksizm, napisał, daje ludziom nadzieję, aby całkowicie nie wpadli w rozpacz, że czeka nas katastrofa, po której nie zostanie już nic. Pod koniec 1948 roku w Związku Radzieckim zaczęła się antyżydowska obsesja. Informacje o czystkach w szeregach komunistów doszły do Pragi. Dla nas, osiemnastolatków, mówił, to było szokujące. Trzy lata po Holokauście. Przecież komunizm budowali Żydzi, bo właśnie dla nich miał być najsprawiedliwszym ustrojem. Wszystkie narody miały być równe. No tego po SRR się nie spodziewaliśmy. W powieściach Karela Czapka każdy bogaty Żyd nazywa się Bondy, więc w ramach protestu ja, Aryjczyk, przyjąłem to nazwisko i do dzisiaj się go trzymam. Sławę zdobył jako Egon Bondy i za niego uchodził niemal we wszystkich sytuacjach. Że brakiem został tak Przestał chodzić do liceum. W lutym 1948 roku komuniści przejęli władzę i szkoda mu było czasu na szkołę. Zapisał się na szkolenie dla funkcjonariuszy komunistycznej partii Czechosłowacji i zaczął pracę w bibliotece Komitetu Centralnego. Partia potraktowała to jakby skończył uniwersytet. W grudniu 1948 roku wrócił ze szkolenia do domu i zobaczył na stole kartkę od jakiejś dziewczyny, która chciała go poznać, zostawiła adres. Rano ją odwiedził. Drzwi otworzyła zaspana panienka, ale uchyliła je tylko na małą szparkę. Myślał, że chce się ubrać, a on ma czekać. Ona jednak zapraszała go do mieszkania, tyle że nie otwierała drzwi szerzej. Wcisnął się więc w szczelinę i zrozumiał. Cały przedpokój zawalony był brudnymi naczyniami i niezliczoną ilością ubrań, dlatego drzwi nie dało się szerzej otworzyć. Tak samo w pokoju, toalecie, a nawet w spiżarni. Naczynia były z drogiej porcelany, dom pachniał likierem. Dziewczyna w nocnej koszuli nazywała się Jana Klejcarowa, studiowała sztuki plastyczne. Mówili na nią Honza, miała sporo ciała i była w szóstym miesiącu ciąży. Wszedł do środka, a wyszedł dopiero po trzech tygodniach, bo bardzo potrzebowałem już nowej bielizny. Ich późniejszy wspólny kolega, poeta i malarz Iwowocy Dialek, opowiadał, że oprócz braku najmniejszej potrzeby utrzymywania porządku wokół siebie, Honza miała jeszcze gorszą przypadłość, która dla otoczenia kończyła się komplikacjami nie znosiła być sama. Bondy wspominał, że liczba jej kochanek i kochanków szła w setki. Jeden z nich opowiadał, jak odwiedził Janę w domu. Oboje się rozebrali, a Honza go związała. Nagle do pokoju wszedł jakiś inny nagi mężczyzna, z którym ona poszła do łóżka na oczach tego związanego. Żyła z Bondym osiem lat. Równocześnie żyła z jego kolegą i to w sposób dla obu mężczyzn okrutny. Jak tylko przespała się ze mną, zaraz dzwoniła po Czernego, żeby natychmiast zajął w łóżku moje miejsce. Bondy uciekał od niej wiele razy. Ale zaraz przyjeżdżała taksówką i mnie zabierała. Nie byłem w stanie się jej oprzeć. Mówiłem, że jej nie kocham, ale szedłem jak ciele na rzeź. Czerny czuł się wobec niej tak samo bezbronny jak ja. Była córką Mileny Jesenskiej, dziennikarki i komunistki, znanej na świecie jako miłość Franca Kawki. Wychowana przez dziadka, Milena zginęła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, Jana odziedziczyła milionowy spadek, który wydała w rok. Miała potem pięcioro dzieci, ale tak je zaniedbywała, że trafiła nawet za to do więzienia. Uciekała Czernemu z bądnym, a Bondemu z Czernym na całe tygodnie. Nie mieli co jeść. Ojciec Bondego jako przedwojenny generał został pozbawiony przez komunistów wojskowej emerytury i nie mógł mu już dawać pieniędzy poza drobnymi na tramwaj. Wyjechali za miasto, gdzie spali w jakimś hotelu robotniczym, a w dzień w Pradze żebrali na nocleg. Jako nigdzie nie pracujący, nie mieli kartek żywnościowych. Dojadali resztki w barach, kradli ludziom pranie ze sznurów, rowery, wózki i natychmiast sprzedawali. Potem cała kilkuosobowa grupa okradała rodziców i znajomych. Klejcarowa i Bondy byli nawet za to zatrzymani. Kupowali czeskie kryształy, które Egon przemycał, przedzierając się przez lasy do Austrii. Granicę uszczelniono na dobre w 1951 roku, a stamtąd przywoził nylonowe pończochy. Tylko raz Honza miała w domu porządek: kiedy mieszkanie było zupełnie puste, bo wyprzedała wszystkie rzeczy i nie miała już co rozrzucać. Cały ten czas, co Bondy podkreśla, Honza uczyła go czeskich pieśni narodowych. Poetą został mniej więcej tak. Szybko zauważył niepokojące sygnały. Najpierw, że sławny pochód komunistów, który w lutym 1948 roku maszerował przez plac Wacława, za rogiem od razu rozbiegał się do domów, żeby zdążyć na wołowinę z knedlikami. Potem, kiedy zaraz po zwycięskim lutym Egon został referentem do spraw młodzieży w komitecie dzielnicowym KPC, że nabór do partii odbywał się także nowymi metodami. Na przykład na biurku w jednym banku położono ankiety do wypełnienia, a obok nich pistolet. I wszyscy się zapisali. Potem, że z planu wydawnictwa Żirgala usunięto wszystkie pozycje surrealistyczne. Potem, że przestano grać jazz, potem, że ludzie zaczęli się bać własnych spontanicznych reakcji, a w końcu, że jego partyjni koledzy przyjmują to wszystko bez mrugnięcia okiem. Nie należy ideologii bolszewickiej mylić z marksizmem, nie mają ze sobą nic wspólnego, powiedział im wyraźnie i postanowił, że już nie będzie dla tego reżimu pracować. Mogę być tylko poza tym, absolutnie poza tym, oznajmił. Poznał grupę młodych poetów surrealistów, którzy głównie rozmawiali o tym, kiedy Czechosłowację wyzwolą Amerykanie. Lgnął razem z nimi do guru czeskiego surrealizmu Karela Tajgego, wybitnego teoretyka sztuki, któremu komuniści szykowali proces, ale nie zdążyli, bo w 1951 roku umarł na zawał. Guru swoimi kolarzami ze zdjęć – Drogowska z Praga potrafił na nich wyrosnąć z gołej kobiecej nogi, a blaty kawiarnianych stolików były pokryte damskimi sutkami – irytował władzę. W czasach Stalina ten typ wyobraźni nie miał prawa istnieć. Czesty surrealiści sami zresztą zrozumieli, jak określiła to jedna wielbicielka Bondego, że surrealizm to teraz pokojowy kwiatek, który w klimacie kultu jednostki musi zwiędnąć. Pierwsze wiersze Bondego są więc o tym, jak sam mówił, że ZSRR to faszystowski reżim. Gdy wszyscy pisali, z ust do ust leci, imię co jak słońce nam świeci, imię co słońcem się zaczyna, imię towarzysza Stalina, lub w krainie socjalizmu nikt się nie martwi, oto jest linia naszej partii, Egon Bondy pisał tak: Z delikatną ostrożnością pierdzę, żebym się nie zesrał. Potem krytycy określili to jako sposób manifestacyjnego oderwania się od kultury oficjalnej, naznaczonej konformizmem. Nurt fekalizmu, do którego należy także Bondy, przybliżyć mogę tak. W tekstach dojrzeć można naturalną reakcję zdrowego rozumu na obowiązkowe nauczanie w szkole oficjalnej, państwowej doktryny marksizmu-leninizmu. Podstawowe tezy fekalizmu, primo, wszystko jest głównowarte, ergo sekundo, na wszystko się mogę wysrać. Ergo tercjo wszyscy mi mogą wylizać dupę? Mogą brzmieć swojej jawnie koprofagicznej formule jako wtórne i niezbyt innowacyjne. Ale w konkretnym okresie historycznym, kiedy były rozumiane jako antyteza rewolucyjnego, optymistycznego światopoglądu partii rządzącej, mogły być zakwalifikowane w swojej antyspołecznej, antypaństwowej wymowie i kontrrewolucyjnej konsekwencji jako czyn zagrażający państwu i sprzyjający jego demontażowi. Fekalizm eliminuje przemiany rewolucyjne i rozwój oraz własność środków produkcji, skupia się zaś na rozwoju stosunków międzyludzkich, które można zilustrować fekalistycznym obrotem srania. I tak epokę monarchii charakteryzowano jako stan, gdzie jeden srał na wszystkich, jednak rewolucja przyniosła zmianę teraz wszyscy srali na jednego, aż doszło do stanu współczesnego, kiedy wszyscy srają na wszystko. Z tego wywodzi się pesymistyczna prognoza, w której nie brakuje marksistowskiego wyczucia ekonomii, ale która stoi w przeciwieństwie do oficjalnie deklarowanej optymistycznej wizji komunizmu. Po zwycięstwie socjalizmu na czarnym horyzoncie spotykają się dwie ostatnie żyjące ludzkie istoty. Jedna nich zwraca się do drugiej z prośbą – nie pożyczyłbyś mi gówna, żebym mógł się wysrać? Fragmenty fekalizmu opisał Wladimir Borecki w książce Druga Strona Humoru. Był psychologiem klinicznym, filozofem i strażakiem. Także mistyfikatorem, i powyższy fragment jako fikcyjny wykład o fekalizmie należy do tego nurtu jego twórczości. Prekursorem Undergroundu 19-letni Bondy został tak. Postanowił, że nigdy nic oficjalnie nie wydrukuje. Z nowego systemu postanowił brać tylko to, co najniezbędniejsze, a jeśli to możliwe, w żaden sposób mu się nie przysłużyć. Honza Klejcarowa, jej kochanek Egon Bondy i ich kolega Iwo Wocie Dalek zaczęli w 1949 roku przepisywać swoje wiersze w kopiach na maszynie, kartki spinać i dzielić się nimi z zaufanymi. Pismo, które nazwali edyce Północ, edycja Północ, jest dziś uznawane za jedno z pierwszych podziemnych wydawnictw. W wierszach ośmieszali Związek Radziecki i jego Boga Stalina. W utworze do dupy, Bondy pisał. Wszystko do dupy, przyjaciele, i w dzień powszedni, i w niedzielę tylko filmowcy z kraju rad zgodnie z nauką widzą świat. Albo Dzisiaj wypiłem dużo piw, więc mnie nie chwyci żaden syf i wyczytałem z rudego prawa, że rośnie naszej partii sława. Bondy postanowił ujmować świat w sposób surowy. Uświadomił sobie, że stalinizm przekreśla każdą metaforę. Powołał do literatury realizm totalny, z którego jest dumny do dziś. Realizm totalny wymagał odwagi. Za takie pisanie groziło co najmniej 25 lat więzienia, a nawet kara śmierci. Jeszcze w latach 70. za opowiedzenie w gospodzie dowcipu o ZSRR pewien muzyk został wsadzony do więzienia na rok. Czytałem właśnie doniesienie o procesie zdrajców narodu. Kiedy przyszłaś, po chwili się rozebrałaś, a kiedy się z tobą położyłem, byłaś jak zawsze fajna. Kiedy poszłaś, skończyłem czytać komunikat o ich egzekucji. Nie musi się długo czekać, radziła towarzyszka w kolejce do Rady Narodowej. Jak znajdziecie mieszkanie po aresztowanym, przydzielą je wam bez zwłoki. Napisałem to, co myślałem, w czasach, kiedy nikt tego nawet nie pomyślał, a już na pewno nie odważyłby się napisać. Honza pisała o czymś innym. Nie, w pupę dzisiaj nie, boli mnie to. W grudniu 1948 roku po raz pierwszy w czeskiej literaturze kobieca ręka napisała wiersze typu Hard Sex. Pizdy szyje się na miarę, a krawcowi się mówi, e, proszę mi dam dać jedwabną podszewkę, ale guzików proszę nie dawać, będę ją i tak nosiła rozpiętą. Z Hrabalem poznał się tak w 1950 albo 1951 roku. Ktoś mi powiedział, że ten pan mi postawi piwo, więc poszedłem do niego na libeń i hrabal rzeczywiście mi piwo postawił. Z hrabalem rozstał się tak w 1954 roku. Któregoś dnia wstałem rano, to znaczy w południe i miałem przed sobą swój normalny program. Pięć spotkań z celem, napić się piwa z Honzą, hrabalem i innymi. I nagle poczułem, że nie chcę nigdzie iść. Usiadłem i napisałem do każdego krótki list, że przyjdę jutro. Ale jutro też nie przyszedłem i od tego dnia nikogo z moich przyjaciół nie widziałem przez lata. Zostałem sam. Chodziłem do bibliotek, studiowałem buddyzm i taoizm. Chodziłem do knajp z zeszytem i ołówkiem w ręku i pisałem. Dzięki temu mogłem przemyśleć to wszystko, co potem złożyło się na moją pracę filozoficzną radość z ontologii. Hrabala spotkałem po dziesięciu latach przypadkiem na ulicy. Na pogrzeb Honzy w 1981 roku, pojechała moja żona Julia. Doktorem filozofii został tak. Poznał swoją lekarkę lejonową. Była jak królowa pszczół: tego, kto jej zrobił dziecko, natychmiast porzucała. Tego, kto jej od razu dziecka nie zrobił, porzucała jeszcze szybciej. Dzięki Bogu, że nie miałem z nią stosunku. Była miłośniczką filozofii Wschodu. Zaczęła go przekonywać, żeby zaczął studia. Załatwiła wszystko, co trzeba. Aby mógł chodzić do liceum dla pracujących, musiał się zatrudnić. Poszedł pierwszy raz w życiu do pracy. Został dozorcą wieloryba w Muzeum Narodowym. Pilnował 30-metrowego szkieletu i czytał. W wieku 27 lat Egon Bondy zdał maturę, a potem dostał się na studia filozoficzne. W czechosłowackiej filozofii, pod prawdziwym nazwiskiem Zbyniek Fischer, zasłynął tak. Napisał Kwestie bytu i egzystencji, 1967, Radość z ontologii, 1967 Budda, 1968. Był pierwszym, któremu udało się w Czechosłowacji w przystępny sposób wytłumaczyć filozofię Wschodu i porównać ją z zachodnią tradycją. Na początku lat 90. wyszło sześć tomów jego uwag do historii filozofii. Na pytanie, jak się zostaje filozofem, zawsze odpowiadał, że się nim rodzi. Uważał, że jest to zdolność wrodzona, jak talent malarski, muzyczny czy literacki. Pierwsza wersja doktoratu, w którym zajmował się wymyśloną przez siebie ontologią niesubstancjalną, zawierała tyle wulgaryzmów, że jego profesor musiał poświęcić szukaniu odpowiednich ekwiwalentów słownych cały tydzień. Od napisania pierwszej wersji tego szkicu usiłowałem znaleźć kilka zdań, które by oddały charakter myśli ontologicznej filozofa Zbyńka Fischera. Przeglądałem bryki, podręczniki, zamówiłem nawet streszczenie jego myśli uznawców, ale żadne ze zdań do tej książki się nie nadawało. Sądziłem, że ratunkiem będą wspomnienia przyjaciółki i Bondego Marii Kleczackiej-Bailey. Przyjaźniła się z nimi jego żoną Julią prawie 30 lat, niemal codziennie przychodziła do nich na narodową 51 na małej stronie i rozmawiała z Bondym o filozofii. Pani stomatolog streszcza te filozoficzne rozmowy, niestety w jej wywodzie nie znalazłem żadnego zdania na swoim poziomie. Zrozumiałem tylko jedno: zawsze zadawał nieprzeliczoną ilość pytań, odpowiedzi nie dał nigdy żadnej. Ale jak wiadomo, w ten sposób rozczarowuje każdy filozof. Dentystka świetnie za to opisała wygląd filozofa. Bondy wyglądał tak. Na początku lat siedemdziesiątych doktor filozofii Fischer był nieproporcjonalnie otyły, średniego wzrostu, miał jednak harmonijnie zbudowane kończyny cieniutkie, gładkie, jasno-kasztanowe włosy z zakolami nosił artystowsko dłuższe. Jego uczesanie potocznie określa się fryzurą na pazia. Pod gęstymi brwiami, których najdłuższe włoski spontanicznie spływały na górne powieki, świeciły jasnozielone, ciekawe, niezwykle przenikliwe małe oczy. Miał długi, wyrazisty, lekko spiczasty nos i wąskie usta. Były one obramowane starannie zachowanym, filozoficznym zarostem, z czasem siwiejącym o zmiennej długości. Oszczękę nordyckiego typu Mimo moich ustawicznych ostrzeżeń niespecjalnie dbał, czego później wielokrotnie żałował. Ręce przeciwnie, jak na mężczyznę, aż zaskakująco drobne, a raczej przypominające kobiece, pielęgnował z widoczną troską. Na lewym palcu serdecznym nosił wąziutką, złotą obrączkę ślubną. Charakterystyczna sylwetka zapadniętą klatką piersiową i wystającym brzuchem z biegiem lat nieodwracalnie utrwalała się, a nawet można powiedzieć, że osuwała. Nazywał ją sylwetką gotycką. Poruszał się powoli i cicho. Bez gwałtownych ruchów i gestów. Tak samo też mówił, chociaż czasem z lekkim ożywieniem, które podkreślało powagę dyskutowanego tematu. Nosił sprane koszule, znoszone swetry najdziwniejszych kolorów i powyciągane spodnie, najczęściej dżinsy. Słynną częścią domowego stroju był tak zwany hałat. Koc w czerwono-żółtą kratę, rozcięty na połowę i zszyty w ramionach z otworem na głowę. Na stopach tak samo drobnych jak ręce, dokładnie rozmiar 38, nosił przydeptane półbuty, po domu najróżniejsze pantofle, a zimą kapcie ze sprzączką. Papieżem undergroundu czterdziestoletni Bondy został tak. Kiedy nie miał się gdzie podziać i co jeść, pakował się do szpitala psychiatrycznego. Miał na to swoje metody. Na przykład brał czerwoną lampę, jaką mieli robotnicy drogowi, wychodził na autostradę i krzyczał Morderstwo! Pomocy! Potem już trafił na psychiatrię z powodu autentycznych wskazań medycznych. Przez wiele lat robił wszystko, żeby dostać rentę inwalidzką na głowę i za państwowe pieniądze oddać się tylko pisaniu. W szpitalu na początku lat 70. poznał Iwana Jirousa, zwanego Świrusem, młodego krytyka sztuki, który był duszą zespołu rockowego The Plastic People of the Universe. Świrus ukrył się w psychiatryku przed wojskiem. Czechosłowaccy psychiatrzy zrobili dla podziemia sporo dobrego. Plastikowi zwariowali na punkcie starych wierszy Bondego. Powstali w Pradze w 1968 roku, dwa miesiące po inwazji wojsk układu warszawskiego na Czechosłowację. Bondy zaczął pojawiać się na ich nielegalnych koncertach. Został idolem undergroundu. Pisał książki i powieści, które wydawane w nielegalnym obiegu zachwycały. Płodzimy dzieci dla piekła charakteryzował Czechosłowację po sowieckiej inwazji. Jego teksty z lat pięćdziesiątych, główno upoetyzowane, jak wyrażał się o nich sam autor, naruszały językowe tabu. Jego wierszyki idealnie nadawały się na szlakworty pokojowy, 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 jak papier toaletowy. W erze neostalinizmu lat siedemdziesiątych teksty Bondego nabierały nowego znaczenia. Młodzi muzycy skomponowali do jego tekstów muzykę monumentalną, co dawało porażający efekt. O mieszance rozpaczliwie brzmiących skrzypiec, nieumiejętności grania i free jazzu, ktoś napisał, że nie ulega terrorowi podobania się. Władza zarzucała im w telewizji i prasie obrzydliwą pogardę dla wartości, a także brak szacunku dla ludu pracującego. Dla nich, jak mówili, teksty te były wołaniem, żeby żyć inaczej. Może jest to śpiew myszy w labiryncie. Może dlatego muzyka plastikowych tak różni się od roka na zachodzie pisał wtedy Heroes. Underground jako izolacja, nic wspólnego ani z władzą, ani z opozycją. Opozycja jest przecież jakimś dialogiem z władzą. Od ich głośnego procesu sądowego rozpoczął się opozycyjny ruch antykomunistyczny zwany Kartą 77. Ich najważniejsza płyta, wydana w Kanadzie i przemycana do kraju, nosi tytuł Zakazany klub szczęśliwych serc Egona Bondego. Pisałem o tym w poprzedniej książce, ale muszę powtórzyć, że najsłynniejszy hit Bondego w wykonaniu plastikowych brzmi, w udanym polskim tłumaczeniu, tak. Wczoraj rano przy niedzieli strasznie jajca mnie swędzieli. Poezję Egon Bondy ujmował tak. A przecież istnieje różnica między streszczeniem miliardy. Ailiadą i dla tej przedziwnej różnicy poeci codziennie walą sobie konia. Jak się okazało, przyjaciółka dentystka przez 30 lat ich przyjaźni unikała jego wierszy i powieści. Powód był jeden: obsceniczny język. Kiedy wyprowadziła się z Czech do Francji, napisała mu w 2003 roku list o jego jak się konsekwentnie wyrażała indecent words. Bondy nie tolerował żadnej krytyki swojej twórczości, więc wpadł w szał. Odpisał, że przesyłając mu list z tymi anormalnymi poglądami, srała, nie trafiając w muszle. Wykonał mrówczą pracę. Na kilku stronach zaprezentował jej statystykę, ilu wulgaryzmów użyli w swoich książkach Hrabal, Topol i inni. Było mi to obojętne, bo ich nie czytywałam. Objaśniał jej, że słowa rynsztokowe są już dawno nieodzowną częścią światowej literatury. Choć mógł przyjaciółce zacytować swój wiersz, moje wiersze są zapewne wszystkim, tylko nie ogrodem poezji. Wykazywał jej ignorancję i zacofanie. Oba te moje blaki w kontemplowaniu sztuki są dla mnie komplementem, ponieważ nigdy nie odczuwałam przyjemności z rozdeptywania łajna. Tym listem Bondy zerwał z nią znajomość na zawsze. Ważniejszy od lekarstw, pieniędzy i jedzenia, w które zaopatrywała fiszerów przez dziesięciolecia, okazał się brak zrozumienia. Jedna z jego fiksacji prezentowała się tak. Ponieważ wskutek choroby miał usuniętą część odbytu, uważał za stosowne informować o tym niemal w każdym swoim dziele, a liryczno-dramatycznymi sprawozdaniami z wydarzenia, jakim było robienie przez poetę Kupy, obdarowywał swoich gości bez pytania o zgodę. Często miałam poczucie, napisała dentystka, że te reportaże z ubikacji są niegodne wielkiego ontologa. Swoją analną fiksację tłumaczył ateistycznym i alternatywnym przejawem swojej religijności. Powoływał się na Freuda, kiedy klozet staje się rodzajem świątyni czy ołtarza. Słabości nie znosił tak. Nie jestem słaby, wybuchnąłem. Nie jestem słaby nawet gdybym łaził na czworakach. Mam dość tego nieustającego poniżania, którym Bóg podobno raczy nas uszczęśliwiać. Gdyby tak Bóg mógł być wyklęty, nie tylko przeklęty, co niczemu nie służy, ale konsekwentnie usunięty, anihilowany, zabity, gdziebym wtedy był? Bowiem nie tylko mnie niszczy już 13 lat każdą prostą biologiczną przyjemność z życia, lecz także dla wszystkich byłaby to ulga, ściągnięcie jarzma, które waży tyle, że nie mamy siły wstać z kolan. Truizmem już jest powtarzanie, jak to dla takiej stworzonej przez ludzką głupotę kreatury przelało się więcej krwi i było zamęczonych więcej ludzi, niż umarło śmiercią naturalną. Z powieści Eseju Piwniczna Praca z 1973 roku. W 2004 wyszedł w Czechach komiks inspirowany tym dziełem. Młodzi twórcy wymyślili dla bohatera mnóstwo nowych sytuacji. Na przykład Bondy, który umarł przez pomyłkę, w prosektorium spotyka ciało Jezusa w kolonie cierniowej. Przystaje i wygłasza nad nim takie zdanie ze swojej książki. Gdyby dożył osiemdziesiątki, to byśmy chociaż przez chrześcijaństwo nie ucierpieli. W Bratysławie 64-letni Bondy zamieszkał tak. Pogłoska mówi, że wyprowadził się tam i przyjął słowackie obywatelstwo w ramach protestu przeciwko rozdzieleniu Czechosłowacji w 1992 roku. W rzeczywistości uniwersytet im. Jana amosa Komęńskiego w Bratysławie zaproponował mu wykłady z historii i filozofii. Przeprowadzili się więc z żoną Julią na zawsze. Poznał ją w czytelni Uniwersytetu Karola, gdzie pracowała. Miał 33 lata, ona 10 więcej. Powtarzał, że Julia jest jedynym powodem jego życia. Zmarła rok po przeprowadzce. Z hrabalem rozstawał się tak w 1995 roku. Było to w domku letniskowym hrabala w Kersku. Widział to Tomasz Mazal, biograf i przyjaciel hrabala. Bondy pocałował hrabala w głowę i powiedział, że przyszedł się pożegnać na zawsze, że hrabal umrze, a on już z Bratysławy nigdy do Czech nie przyjedzie. Co pan opowiada za bzdury? powiedział hrabal. Zawsze mówili sobie na pan. Jak tak na pana patrzę, to pan za rok w tej Bratysławie umrze, ale ponieważ jest pan poetą z Pragi, do niej pan należy. Niech pan sobie zaraz znajdzie adwokata i go opłaci, żeby pana zwłoki po śmierci przewieźli do Czech, dlatego że z Pragi jest bliżej do nieba. Może się tam spotkamy. Na nowe czasy Egon Bondy najpierw narzekał tak: Najgorzej jest rano i wieczorem, i w dzień. Kiedy śpie, można wytrzymać. Lato 1992. Potem mocniej lustracyjna miłość i kapitalistyczna prawda zwyciężyły. A prości ludzie gdziekolwiek przyjdą, gadają w tramwaju i bufecie, że znów słyszą tylko nienawiść i czytają kłamstwa. Idziemy właściwą drogą, wybieramy prosperity swoich czy obcych kapitalistów. Wiosna 1992. Wyprowadzili nas z fanfarami na drogę do Europy. A wykluła się z tego wycieczka do przeszłości. Wszystko do dupy, a jednak promyczek. Co znaliśmy tylko z książek, widzimy na własne oczy. Co widzimy? Pięćdziesiąt procent z nas żyje poniżej minimum Cytuję z zachodnich źródeł. Spożycie spadło o jedną trzecią, główny urząd statystyczny. Wiersz kończy. Nie myśl o niczym innym. Myśl o pieniądzach, a znajdziesz sens życia. Tym kilku filozofom, którzy są przeciw, daj w mordę. Przecież to są tylko komuniści. Cały tomik o nowej rzeczywistości ma tytuł Bal upiorów. W dawnym reżimowym ludym prawie drukuje w 1994 roku esej, w którym przekonuje, że tradycja duchowa zachodu zbankrutowała. Kapitaliści przestali być klasą panującą, władze nad całym światem przejęły finansowe oligarchie. Plotka o egonie Bondym w Bratysławie brzmi tak. Jako alter globalista, między wykładami na uczelni, żeby na własną rękę odzyskiwać to, co ludzkość marnuje, przeszukuje śmietniki. Z egonem Bondym spotkałem się tak. W mieszkaniu w centrum przyjmuje gości młodych autorów i studentów. W drugim większym, w blokowisku Petrzalka na peryferiach Bratysławy, odpoczywa i pisze. Jedziemy z moją współpracownicą do tego drugiego, Bondy dokładnie namalował plan i dopisał: Domofon jest zepsuty, proszę krzyczeć. Pokój z socjalistyczną meblościanką, zakurzony, pełen książek, przypadkowych przedmiotów, niewysoki, brodaty pan w brązowym golfie, zachwycony wizytą. Podejrzewałem, że pan żyje, mówię, w związku z tym przywiozłem prezent. Wyciągam fartuch kuchenny z celaty. Zakładany na szyję i wiązany z tyłu. Kupiony w Tate Modern Galery. Specjalnie z myślą o Bondym. Jest szaro biały, a z przodu ma naturalnej wielkości nagie męskie pośladki. Kurwa, fix! wykrzykuje Egon Bondy. Będę miał dupę i z przodu, i z tyłu. Justyna wiąże Bondemu troczek na plecach. Gospodarz staje wyprostowany na baczność i oznajmia. Teraz w nim będę wykładał filozofię. Obraca się w fartuchu. Jutro tak pójdę na uczelnię i wiecie, będę się zachowywał, jakby się nic nie stało. Kurwa, fix! Egon Bondy przynosi wielkie szklane kufle wypełnione aż po brzegi. Piwo i chrabal, nadmieniamy. A wiecie, że my w ogóle z chrabalem i Wladimirkiem do knajp nie chodziliśmy? Właśnie, że chodziliście, wyjaśniam, w czułym barbarzyńcy. Hrabal wszystko zmyślił, ale nie kłamał, bo jemu się wydawało, że to wszystko naprawdę się wydarzyło. My głównie siedzieliśmy u niego w domu i rozmawialiśmy o filozofii. Zrobił ze mnie pajaca, prawda? Nigdy nie protestowałem. Dlaczego? Bo byłem postacią literacką. Postać literacka nie ma przecież nic do gadania. Podnosimy wielkie kufle. O! To nie jest piwo. Do tych kufli wlewam od lat herbatę ziołową, hy, żeby wyglądała jak piwo, ha, ha, ha. A co z piwem? Trzydzieści pięć lat chodzę z nowotworem Jelita. Noszę teraz tak.